całkowity lockdown. Jesteśmy bliscy, by zamknąć Polskę całkowity lockdown. Profesor Andrzej Horban, jesteśmy bliscy, by zamknąć Polskę. Jeśli w środę czy czwartek będziemy zbliżali się do liczby wyraźnie przekraczającej 30 tysięcy nowych zakażeń dziennie, to całkowity lockdown będzie nie tylko potencjalnym, ale też realnym scenariuszem, przyznał w programie gość wydarzeń w Polsacie profesor Andrzej Horban. Jutro zakażeń będzie dużo więcej niż w zeszłym tygodniu, przyznał w gościu wydarzeń Polsatu profesor Andrzej Horban. Pytany, kiedy przekroczymy granicę 30 tysięcy zakażeń dziennie, stwierdził, że obawia się, że w tym tygodniu lub przyszłym. Jednostki zdrowia pracują obecnie na skraju swoich możliwości. Jeśli przekroczymy 30 tysięcy, to rzeczywiście pora zacząć się bać, powiedział profesor Andrzej Horban. Prowadząca program Dorota Gawryluk przypominała archiwalną wypowiedź eksperta, w której wskazywał, że jeśli przekroczymy w Polsce granicę 30 tysięcy zakażeń dziennie, powinno dojść do całkowitego lockdownu w kraju. Czy rząd przygotowuje się do zamknięcia Polski? Dopytywała. Właściwie jesteśmy bardzo bliscy tego, stwierdził ekspert. Zaczynamy na ten temat coraz poważniej rozmawiać, powiedział profesor Andrzej Horban, tłumacząc, że obostrzenia przynoszą rezultaty. Wprowadzenie surowych restrykcji w dwóch województwach, warmińsko-mazurskim i pomorskim, pokazało, że liczba zakażeń przestała tam dramatycznie rosnąć, wskazał ekspert. Możliwe, że jeśli w czwartek czy środę będziemy zbliżali się do liczby wyraźnie przekraczającej 30 tysięcy zakażeń, to całkowity lockdown będzie nie tylko potencjalnym, ale też realnym scenariuszem, powiedział profesor Andrzej Horban. Jeśli będzie wprowadzony całkowity lockdown, to w Wielkanoc kościoły powinny być zamknięte, dodał. Kiedy powróci normalność? Profesor Horban odpowiada, czy główny doradca premiera do spraw COVID-19 widzi na horyzoncie szczyt trzeciej fali? Bardzo trudno precyzyjnie powiedzieć, kiedy to będzie. Zapewne niedługo, przyznał profesor Andrzej Horban. Jak dodał, zależy to od wielu czynników: szczepień, zachowania społeczeństwa, wydolności służby zdrowia, a także pogody. W jego opinii sytuacja powinna się poprawić na przełomie kwietnia i maja. Pod koniec maja będziemy się kierować ku normalności, stwierdził. Jego zdaniem większość ludzi przestrzega obostrzeń. Trudno powiedzieć, co robią osobnicy jawiący się jako kompletnie nieodpowiedzialni. Często są to młodzi ludzie, którzy zachorują łagodnie, ale wirusa przekażą rodzicom i dziadkom, chorującym ciężej, mówił profesor Andrzej Horban.